Ja nie oczekuję tego, że jutro będzie 8%. Ja oczekuję tego, że pojawi się ścieżka dojścia do 8% w ciągu 4 lat, która będzie realistyczna i która będzie realizowana, bo w tym momencie mamy pisowską ustawę, która zawiera pewne zafałszowanie, ponieważ pisowska ustawa zakłada, że liczymy procent PKB do PKB sprzed 2 lat. Gdyby było sprzed 20, to procent PKB byłby jeszcze wyższy. I kiedy spojrzymy na to, ile realnie wydajemy na ochronę zdrowia, to jest niewiele ponad 5%. Jeśli chcemy mieć ochronę zdrowia taką, jak mają Niemcy, Czesi, Francuzi, to musimy ją dofinansować. Po prostu nie ma innego wyjścia.